Wiekopomna chwila, szanowni państwo, nasi czterech oglądających chciałbym poinformować, że Paweł Abucki po raz pierwszy przygotował się do rozmów niewyreżyserowanych. Tak, przecież ja, czym można określić Norberta Szczepanka? Awanturnik, buntownik, kłótnik, mąciciel, mąciwoda, niespokojny duch, nonkonformista, pieniacz, prowodyr, prowokator, rebeliant, rozrabiacz, rozrabiaka, wichrzyciel, wywrotowiec, dysydent, kontestator, opozycjonista, puczysta, rewolucjonista, rokoszanin, barbarzyńca, bestia w ludzkim ciele, dewastator, dręczyciel, gnębiciel, anarchista, działacz rewolucyjny, dywersant, łobuz, zadymiarz, skandalista. Nie zgodzę się z dewastatorem. Z dewastatorem? Nic nie zdewastowałem jeszcze w życiu. Tak? A bynajmniej za pieniądze podatników. I want to believe. Czyli rozmowy niewyreżyserowane naszym państwa gościem. Dzisiaj jest poszwa. Ja nie wiem, jak do tego doszło w ogóle. No, Norbert Szczepanek zwany poszwą. Z czego Norbert Szczepanek jest znany? No, znany jest z tego, że jest łobuz, ale o gołębim sercu. Pierwsze pytanie. Skąd tobie tyle siły, żeby tak o wszystko walczyć? Non stop o coś walczysz. Kopalnia ci nie pasuje. RDF-y ci nie pasują. Śmieci ci nie pasują, prezydent ci nie pasuje, sekretarz ci nie pasuje, partia ci nie pasuje, nic ci nie pasuje, poszła. Jak ty to robisz, że ci nic nie pasuje? Że wychowanie jakieś, coś spieprzone wychowanie. Nie no, wychowanie było całkiem dobre. Co się stało? Ojciec był bojownikiem, walczył z komuną. A, czyli jednak wychowanie, czyli jednak tradycje rodzinne. No ale wychowałem się w stróżu do artystów, malarzy. Przede wszystkim. To gołębie serce od tych malarzy, a reszta... Od mamy bardziej może. Tak? Tak, od mamy. Po ojcu właśnie jest ta wola walki. To nie jest tak, że nie pasuje, tylko ja uważam, że jesteśmy wolnymi ludźmi, a system to jest tylko po to, że powinien nas w jakiś sposób chronić, a nie wykorzystywać. Chcesz nam powiedzieć, że walczysz z systemem? Też. I want to believe. Czyli po mamusi gołębie serce, po tatusiu wola charakter wojowny. Tak. Okay. No ale co, no w szkole też, powiedz nam historycznie, no bo ja cię znam parę lat. W szkole to się człowiek uczył, żeby wiedzieć jak walczyć i z kim. Ale gdzie się uczyłeś? Do technikum hutnika. Nie będziesz czego poskładać w ogóle. Chris tak samo do hutnika chodził. Aha. Bo najlepsze jesteś chłopaki chodzili. To jest hutnik, z trzeciego pokolenia. Bo najlepsze chłopaki chodzili do hutnika w tym mieście. I tam ci wszczepili ten bunt przeciwko światu? Ale to nie jest tak, że Paweł bunt przeciwko światu. A przeciwko komu? Przeciwko komu? Przeciwko durnym decyzjom. My jako społeczeństwo pracujące, płacące podatki, płacące różnego rodzaju duperele, którymi już nas obarczają, powinniśmy też wymagać od rządzących i od państwa. Nie tak, że jesteśmy tylko tą karmą, tym mięsem armatnim, które bierze i po prostu jest do tego, że ma tylko zapieprzać po to, że ci na stanowiskach mają mieć dobrze i mają wszystkich innych w dupie. Nie. My powinniśmy tak samo mieć. Być wolnymi ludźmi. Decydować o pewnych rzeczach. Zdajesz sobie sprawę, że ty jesteś tak ponadprzeciętnym z tym nonkonformizmem. Ty jesteś, wiesz, ponadprzeciętną z tym buntem, z tą awanturniczością. No ale kto wymyślił ład społeczny? Powiedz. No jak, no przecież no, ale... są ludzie wymyślili, no, instytucje, no, po to wszystko, żeby nam się żyło lepiej. A ty znaczy, przychodzisz tak. Taki wiking i mówi, rozpierdzielimy wszystko, bo mnie, Norbertowi, poszwie się żyje źle. Znaczy, ja mam swoje wolności, tak, mnie się należy, tak? Tak, bo jestem wolnym człowiekiem. Mam prawo mówić to, co myślę, mam prawo robić to, co ten, oczywiście w granicach prawa. Nie mówię o zabijaniu, o złodziejstwie i innych rzeczach. Ty jesteś taki, powiedzmy, wymalowany konfederata. Tak. Tak? Konfederata? Powiedzmy sobie w taki sposób. Ładnie. Ale nie należysz do konfederacji. Ładnie to ująłeś. Znaczy, zapisałem się do klubu konfederacji. Tak. Jesteś szefem? Nie, jeszcze nie. Ja uważam, że wszystko to, co mówiłeś, że fajnie ten ład społeczny tego, to jest wszystko fajnie przed wyborami. Te obiecywanki, te macanki, wiesz, tego, że zobaczycie, zagłosujecie na mnie, tak, będzie super. Realia pokazują w czasie co innego. Jak walczę? No, słowem. Niech sobie robią swoje obuszczenia i ja sobie wyciągnę z tych obuszczeń to, co będzie mi pasowało i będę robił to, co ja uważam za stosowne, nie oni. Czy jesteś idealny buntownik społeczny? Nie. Ja nie mówię, że jestem idealny. Przeciwko wszystkim. Idealny by był, jakbym skończył prawo. A, to byś walczył prawem. To bym walczył prawem. I tak staram się walczyć, tego mnie nauczył ojciec. Jak to się stało, że ten brzydal i ten rozdrabiaka
No tutaj jeszcze parę tych epitetów było. No byś przeczytał, Paweł, no byś przeczytał. Przygotowałeś się pierwszy raz. Tak, jakbyś się dowiadywał. Co oni mówią? Wykopomna chwila, szanowni państwo, nasi czterech oglądających chciałbym poinformować, że Paweł Abucki po raz pierwszy przygotował się do rozmów niewyreżyserowanych. Tak, przecież ja, czym można określić Norberta Szczepanka? Awanturnik, buntownik, kutnik, mąciciel, mąciwoda, niespokojny duch, nonkonformista, pieniacz, prowodyr, prowokator, rebeliant, rozrabiacz, rozrabiaka, wichrzyciel, wywrotowiec, dysydent, kontestator, opozycjonista, puczysta, rewolucjonista, rokoszanin, barbarzyńca, bestia w ludzkim ciele, dewastator, dręczyciel, gnębiciel, anarchista, działacz rewolucyjny, dywersant, łobuz, zadymiarz, skandalista. Nie zgodzę się z dewastatorem. Z dewastatorem? Nic nie zdewastowałem jeszcze w życiu. Tak? A bynajmniej za pieniądze podatników. Możliwe, że był to może jakiś mój telefon, coś w tym rodzaju. Zazwyczaj szanuję wszystko to, co posiadam, bo na to ciężko zapierdzielam razem z żoną i nie lubię, jak ktoś bierze i nie szanuje czyjejś własności. Jak ten burzyciel razem z żoną, mówię, że najlepsza partia w mieście, stał się razem z żoną najsympatyczniejszą parą powiatu, trzecią najsympatyczniejszą parą województwa i piątą najsympatyczniejszą parą w Polsce. Wygrałeś taki plebiscyt. Powiedz mi, jeśli... Wygraliśmy. Wygraliście, więc jeśli ty jesteś częścią tej wygranej, to jaka idealna musi być twoja żona, żeby skompensować te wszystkie twoje przymioty, które na tej kartce są? Wiesz co? No i teraz uważaj. Teraz 5 minut dla żony. 5 minut masz komplement dla żony. Mi się wydaje, że po prostu nasze serca to zrobiły. Nie moja wina, że tak jak tu przeczytałeś, niektórzy tak mnie określają, a niektórzy mnie lubią. Są tacy. Mam kupę znajomych, nie tylko w Zawierciowie, ale kurczę, gdzie indziej, tak samo w Polsce. No co, żona moja co? No po prostu skromna, uczciwa, kochająca, ładna, opiekuńcza. No i wszystko co naj, no ja tak uważam. No. Nie masz listy. Nie mam listy. Nie wystukałem na klawiaturze jak ty. Jakbyś mnie uprzedził, bym wszystko mówisz to napisał. Szczerze? Mówisz szczerze? No, mówię szczerze, jak zawsze. No. I want to believe. Jest tutaj. Justyna dla ciebie za ładna, za ciepła, zbyt opiekuńcza, zbyt fajna. No ideał kobiety, tak? To sprzedaj nam, kolegom swoim, jak to się robi, żeby tak cudowną kobietę... Ile jesteście małżeństwem? 20 lat będzie. 20 lat trzymać przy takim łobuzie ogólnym sercu bądź. Jednym zdaniem. Jednym zdaniem? Tak. Wiesz, Rysiu, ja zawsze się wyliżę z każdej sytuacji. Ja się nie pytam o ciebie. Co ja mam zrobić, żeby ze mną jakaś kobieta chciała być 20 lat? No, słuchaj, no... Część określeń, no jakiś tam wojownik o romantycznym sercu, wiesz, trzeba wierszem zarzucić. Czyli jesteś romantyczny. Klomba kupić jakiegoś, kurde, jakiegoś... Najważniejsza twoja wojna obecnie, którą toczysz, to co ci bardziej przeszkadza, RDF czy kopalnia? Kopalnia. Największa zmora, tak, twoja? No. No to powiedz, co ci tak przeszkadza? Czy to nie jest czasem tak, że pracujesz w hucie, a wszyscy w hucie są przeciwko kopalni, więc Norbert też jest przeciwko kopalni? To znaczy nie, wiesz co, byłem na paru tych spotkaniach i tam, czy tych protestach i tak troszeczkę wdrażając się w lekturę, no to tak, woda przede wszystkim, pierwsze, no kopalnia jednak tej wody będzie zużywała. No drugie, pierwiastki, które tam przy wydobyciu towarzyszą tego cynku i ołowiu, no to też nie jest to taka fajna, kapitalna sprawa. Trzecia, wystarczy przejechać się tam do Bukowna, poczytać troszeczkę miejscowe tam olkuskie jakieś, kurcze, prace, media. I zobaczcie, co tam się dzieje, że mogą być podtopy, że może brakować wody i tego, i to stworzyła kopalnia. Powiedz mi, nikogo się nie boisz? Bo ostatnio żeś jednemu posłowi napisał w komentarzu, że te obostrzenia, maseczki, godzina policyjna, czy to jest zgodne z pana sumieniem. Jednemu ważnemu posłowi tak napisałeś w komentarzu. To panu Patrykowi Jaki napisałem. Nie boisz się nikogo? Ale czego mam się bać? Nie obraziłem go, tylko zadałem mu zapytanie, to było pytanie. I chciałem uzyskać od faceta, który chyba bodajże... Zaczepiasz jakiego? To jest kawał gościa. No, no ja wiem, bardzo go szanuję, nie, kurczę. Akurat i bardzo jest ten... trochę większy. No. Bardzo, nie, no bardzo szanuję pana posła Jakiego i uważam, że naprawdę facet ma łeb, ale skoro skończył prawo, więc chciałem się go spytać o
Nie boisz się, poszła tak, się nie boi nikogo, tak? No uważam się, że każdy jest równy. Ktoś jest prezesem, księdzem, policjantem, jest takim samym człowiekiem jak ja. I może tego się nauczmy, to jest tylko status społeczny, jaką on reprezentuje po prostu w tym momencie swoją osobę. Nic innego, ale jest taki stan z krwi i kości jak i ja, czy ty, czy Paweł. Nie żałujesz jakiegoś protestu? Powiedz, bo... Żałuję. Anubia właśnie, właśnie z Nubią troszeczkę był taki wychył, ale to też chodziło o to, żeby się skończyła nagonka na tego chłopa i na to zwierzę. Bo mogłoby dojść do nieszczęścia, o to chodziło. No bo broniłeś, broniłeś bardzo Nubi, tak? Tak, Nubi. Dobrze powiedziałeś Nubi, nie pana Stanka, Nubi. Okazało się, że pan z Stanek... nie jest tak wszystko kolorowo. I znaczy ze zwierzęciem okazało się, wzorze jest. Że jest w dobrej kondycji, tak? Tak, że zwierzę jest w dobrej kondycji i właśnie chodziło o to, żeby Nubia nie trafiła do Poznania, tam skąd się zaczęła ta awantura Poznań kontra tutaj Śląsk. Tylko żeby trafiła do obiektywnego ośrodka typu mamy zoo w Chorzowie, dlaczego nie? Z tego skorzystać, żeby poszło to do zwierzę do zoo w Chorzowie, oni niech tam zbadają, niech tam obejrzą i wtedy będzie wszystko czarno na białym, zgadza się? A oni niech się tam sądzą, kłócą, kurde, robią co chcą, ale zwierzę jest w zoo w Chorzowie, jest bezpieczne, facet ma blisko, żeby dojechać, kurde, tego zwierzęcia. Tyle. Uważam, że to była najsłuszniejsza decyzja. Dobrze, no to jakbyś się trochę rozkręcił, to polejemy ci ziółka, melisę na uspokojenie, no bo ten... A mam nadzieję, że takie ziółka tam z Amazonii. Tak. No to samo, co jej rozki pije, to wiesz, to my zalewamy. Pozdrawiam go. Dobrze, to teraz troszkę na uspokojenie, żeby emocje troszkę uspokoić, jak już poszła Nubia. Ale słyszałem, że awanturujesz się wszędzie. Ale dlaczego, gdzie? Wszędzie, w sklepie, w urzędzie, w sklepie? Na poczcie. W sklepie? Wszędzie w sklepie? W sklepie, na poczcie, ja się nad pocztą wychowałem. Zwolnij tych szpiegów, co ty. Skąd ty masz tych, kurde, informatorów? Przestań opłacać, bo cię okłamują trochę, kurde, powiem ci. Może za słabo płacę. Gdzie on się w sklepie? W jakim sklepie, kurde? Jak go nie chcieli wpuścić w godzinach seniorów, to się awanturował. No. Tak, to może w ten sposób, kurde, albo jak na przykład... Niech pani na mnie spojrzy, nie jestem taki młody. Znaczy, awantujesz się wszędzie, ale nie w sklepie, rozumiem, tak? I na poczcie też nie. Ale też nie wszędzie, no Paweł, to nie jest tak, że ten... Bo powiem tak, ludzie to tak pierdzielą, nie znają sytuacji, nie wiedzą, o co chodzi, no. Jakiś tam kontekst sobie wyciągną z całości działania, i tak potem pieprzą, jeden do drugiego zawsze, i potem... oczywiście w słusznej sprawie, jeśli już... Zazwyczaj, zazwyczaj. No powiedz mi, jaki mieli powód motocykliści, żeby ciebie prezesa wywalić z tej zaszczytnej funkcji? Bo pełniłeś funkcję prezesa Stowarzyszenia Rajskich Motocyklistów. Różnica prowadzenia działalności statutowej. To znaczy coś bardzo enigmatycznie. No co, no oni kurde nie chcieli jeździć, ja chciałem, żeby to było jurajskie, tu jurajskie. Ty chciałeś jeździć za granicę, a oni nie chcieli. Nie, oni chcieli tylko jeździć zapierdzielać, a ja chciałem, żebyśmy byli znani, żebyśmy obchodzili różnego rodzaju, jak jest święto, to jedziemy na święto, nie wiem, w skrzydłach husarskich, jak jest jakaś impreza w okręgu, czyli to jedziemy po prostu na inną wizję na stowarzyszenie. No ale przecież jak cię wybierali prezesem, to chyba przedstawiałeś im, będziemy jeździć w strojach husarskich, to będziemy, znaczy, jeździć, wiesz co, ja ci będziemy powiem, znani. Tak, tak Norbert, ty się nadajesz. Wiesz co? A później co? Okazało się, że ten Norbert to jednak wichrzyciel trochę, kurczę, awanturnik, nie chcemy takiego prezesa. No i dobrze, dajmy spokój ludzkiej tragedii. Co, bo na internecie takie żale puszczają. Tak, bo wiesz co, bo było, oszukali. Wiesz, bo było żal. Tak, bo po prostu tam, no, jeszcze tam sprawy finansowe wchodziły w grę. Na moją szkodę, jak to się rozżalony mówi, który latem. Tak, tak. No bo to było dziecko, które stworzyłem. Sami zresztą wiecie, chłopaki, jak było. Pomagaliśmy. Pomagaliście, więc wiecie, jak było. Jeszcze nieraz pomożemy. Co teraz zakładasz? Pomożecie, towarzysze? No, pomożemy. Co teraz zakładasz? Irańskie anioły, tak? Tak jest. Nie, będzie działalność taka charytatywna. Pomagając, o tak jak chciałem, żeby to było wśród motocyklistów, to tutaj po prostu są osoby, które mają naprawdę ogromne serducha, pozdrawiam serdecznie. I te osoby po prostu no, chcą takiego coś robić, więc to co chciałem robić jako motocyklista, to po prostu będziemy robić teraz to samo, tylko w innej formie. Jak się skończyła twoja przygoda, walka o jednego znanego zawiecińskiego boksera? Jak się zakończyło? Były piękne plany, jak to się stało? Słuchaj, ja jeszcze nie odpuściłem. A jakiego boksera? Władysława Jędrzejewskiego. No to coś powiedz. No, oprócz tego, że to tam stryj mojej żony, no to co mam jeszcze mówić? No.
To już zawsze prywata będzie. Ważne, nie, po prostu ja uważam, że jeden dokładnie, olimpijczyk, dwa razy na olimpiadzie grał. Brązowy medalista w Lucerynie. Panowie, kurczę, mistrz Europy, kurczę, mistrz Polski. No, waga ciężka, panowie, bokser. Tak. Na stronie PKOL-u, na stronie Polskiego Związku Bokserskiego, no facet. Co chcesz? A to już kolejna jest tajemnica. No nie, no to następny co książkę pisze. No nie, dobra, pan nie. Panie wszystko dobra. Powie, wszystko dobra. Panowie, no co, no Myszkowski mówi, że ma wszystko tutaj zapisane. Czekam, aż przyjedzie jedna osoba, która ma uprawnienia międzynarodowe do trenowania boksu i będziemy reaktywować Włókniarz Zawiercie imieniem Władysława Jędrzejewskiego. Oprócz tego inicjatywa obywatelska, bo wydaje mi się, że pan Władysław Jędrzejewski zasługuje, żeby była jego ulica nawet w mieście Zawierciu. Bo iluż mamy tych olimpijczyków i takie znane postacie. Mamy jeszcze jakiegoś olimpijczyka Zawiercia? No nie no, z Łaz tylko. W Łazach, Łaza, no. W Kaźmierówce no to brałem Zawiercie. No ale Zawiercie, no Józef powiedzmy Zapęcki, sobie tak, dokładnie. Więc jaki sport ty trenowałeś w ogóle? Oj, kiedyś te pierwsze co trenowałem to było Signum Polonicum, to Zbigniew Zawiecki stworzył taka polska sztuka walki, polski oręż. Czyli z palcatami, z palcatami, tak, palcate, szable, lance, inne rzeczy. To Na koniach jeździłeś? Jeździłem w Udorzu na koniach. Znany jesteś z akcji charytatywnych. Ostatnia akcja odbyła się szerokim echem. Jeździliście w Orszaku Świętego Mikołaja. Jurajskim Orszaku. No to powiedz dokładnie, jak to szło. No szło, dzyń, jeździliśmy. I co? I fajnie. Nie, no to było zajebiste. No, słuchaj, to nie pierwsza akcja tego typu, którą robiłem. Pierwszy raz robiłem sam. Kupując cukiery i jeżdżąc na motocyklu i rozdawając dzieciakom po mieście, więc to był pozytywny odbiór. A teraz jeszcze, zwłaszcza jak mamy czasy, jakie mamy tej pandemii, maseczek i innych rzeczy, dupereli, no to tym bardziej zrobiło się coś, co wywołało uśmiech na twarzy innych ludzi. Duża jest kolejna akcja. No w tym roku powiem szczerze, że troszeczkę taka była chyba największa z tamtych poprzednich, bo 350 kg owoców żeśmy rozdali, 50 kg cukierów na wagę, jak to się mówi, 600 paczek było w sumie zrobione. No nie, no to grubo, to więcej niż szlachetna paczka. Także grubo. No te paczki były symboliczne, wiadomo, że tam nie wiadomo co to nie było, tylko były symboliczne z tego co dostaliśmy. Ale że ci się chciało jeździć. Ale sam jeździłeś, z kim tam jeździłeś? No to pozdrawiam dziewczyny Ewelinę, Anię, pozdrawiam Marcina, Artura, pozdrawiam Sebastiana, Dominika, pozdrawiam ich wszystkich. Pozdrawiamy również. Oni się przyłączyli, jeszcze dużo. Kupa innych ludzi, którzy się do tego przyłączyli, między innymi pan Krzysztof Peroni. Tak, pozdrawiamy Krzysztofa Peronia. Paweł Abucki, pozdrawiamy. Paweł Abucki też coś dołożył? Tak. No. On był eko. Nie? Dziękuję bardzo. Rozmowa bardzo, bardzo ciekawa, bardzo miła. Cieszymy się, że poszła. No, przepraszam. Poszła. Norbert. Poszła. Naszym i Państwa goście była poszła. Był poszła. I że tak powiem, pożegnajmy się naszym wspólnym powiedzeniem. Poszła lody. Dzięki. Poszła lody. Szalom. No, teraz na listę się możemy napić. Weź no, miałeś zrobić tego klapsa. Zacznij to jeszcze raz, wiesz, tego. No. O. Chciałeś. Masz. Jak to było? No. No, klaps i mów. I want to believe. Poszła. No. Nie to mieć będzie dziele. A co? Ostatnia kolejka do... kolejka do ostatniej paróweczki hrabiego Barykenta. No, ale to już spieprzyłeś, to już nie poprawimy. To nie będziemy nabrać. Powtórz to jeszcze raz. Nie, no nie będziemy powtarzać. Słowa powtórz, nie powtarzam. A skąd ta poszła w ogóle? Poszła, przyszła. Poczekaj, bo Paweł zadał pytanie. Jak z tą poszłą? W ogóle z tą poszła? Słuchaj, kiedyś miałem ksywy Szczypior, Jaga, Dżaga. To chodziło o nos. Wszystko się pokończyło. Tak. No Szczypior to się skończył bardzo dawno. Szczypior się skończył bardzo dawno. Ani na głowie Szczypior, ani chudy, ani ten, ani na nic. Tutaj ten, no i było tak, że byliśmy tam kiedyś taki lokal we Włodowicach, był u Górala to się nazywało. Byłem ja ze szwagrem tam z kublami. Lekko żeśmy wypijali i tam była taka rurka wstawiona na środku tej sali. No to normalna knajpa była, taka wiejska w remizie. I ta rurka tam była, nie wiem czy to starzacy tam gdzieś się... Był po remizie, opuszczali knajpa po remizie. No i tak jak troszeczkę się łykło, za dużo okowity, no to zacząłem tam tańczyć przy tej rurze, ściągając koszulkę, no i smarowałem tym
brzuszkiem tamtą rurkę, no i mówią, ty zobacz jaką ma poszwę. No i mówią, to już jest poszwa. No i tak zostało to ochrzczone i dziękuję.